Jesteśmy słabi, upadamy. Jesteśmy słabi i nawet jeśli ktoś tak o nas mówi, to jest prawda, nie kłamie. Możemy być mocni, prawdziwie mocni, tylko dzięki Chrystusowi. Pan jest z nami jako potężny mocarz. Dlatego nasi wrogowie nie mogą nic zrobić, nic nam nie może się stać. Tylko dlatego, że On jest mocarzem. Tylko dlatego, że On ma siłę. On jest Kyriosem. On jest tym, który sprawia, że wszystko inne ustępuje. Przypomnijcie sobie tą scenę, kiedy żołnierze pytają, gdzie jest Jezus. On mówi, ja jestem. I oni padają. Bo nic nie ma takiej mocy, jaką ma Bóg. Czy ja potrafię zaufać w to, że Bóg jest naprawdę ze mną, że On jest moją jedyną siłą, że nawet jeśli mi się wydaje, że jestem silny, to nie jest prawda. Psychologowie pod mną mówią, że nie ma czegoś takiego jak silna wola. Tylko nasze zaufanie Chrystusowi, te codzienne, te ciągłe akty, ja Tobie ufam, Ty jesteś moją mocą, Ty bądź uwielbiony, Ty walcz za mnie i ze mną, mogą sprawić, że będziemy naprawdę silni i mocni. I mimo doświadczeń przejdziemy przez nie zwycięsko. Jezus jest dzisiaj oskarżony o profanację. Profanację Boga, tego kim Bóg jest, bo mówi o swojej bliskości, zażyłości z Ojcem. I to jest znów powód, dla którego ludzie chcą zabić Jezusa, bo rozwala im system, wyobrażenie, obraz Boga, który jest stworzony na ich obraz i na ich podobieństwo. Jezus mówi, ja wiem, kim jestem, a jednocześnie oddala się od ludzi, którzy go oskarżają, mówiąc, bluźnisz, to nie jest prawda. Oddala się nad Jordan, w miejsce, gdzie Jan udzielał chrztu. I to jest to samo miejsce, w którym Jezus usłyszał słowo Ojca, jesteś mój syn, podobasz mi się. Mam w Tobie upodobanie, bo Jezus jest stuprocentowym Bogiem i stuprocentowym człowiekiem, ale wtedy, kiedy inni podważają Jego tożsamość, musi wrócić do źródła, musi wrócić do miejsca, gdzie usłyszał, kim jest. I to jest Jordan. I tak jest z nami. Gdy ludzie odbierają Ci tożsamość, wartość, wracaj do słowa Ewangelii. Usłysz nad sobą słowo. Jesteś mój syn, jesteś moja córka. Podobasz mi się.